Witajcie bardzo serdecznie w drugim, trzecim odcinku z poradników Life is Feudal MMO. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się przygotowywaniem pierwszych rzeczy, które przydadzą nam się do wypalania węgla drzewnego oraz do zrobienia piecu, gdzie będziemy wypalać żelazo. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że najwyższy czas, żebyśmy przeszli z kamiennych narzędzi na narzędzia żelazne. Oczywiście nie będą one zbyt dobrej jakości, ale zawsze to będą już żelazne narzędzia. I słuchajcie, przede wszystkim musimy upolować zwierzątko. Tutaj mamy truchło kurupatwy, którą właśnie przed chwilką zabiłem. Będziemy ją skurować, bo potrzebujemy kości. Dlaczego kości będziemy potrzebować? Bo potrzebujemy zrobić takie narzędzie. Jak widzicie, mamy kawałek mięska. Mamy oczywiście jedną kość i mamy gałązkę, bo słuchajcie, potrzebujemy zrobić prymitywne narzędzie do szycia, abyśmy mogli za pomocą tego narzędzia zrobić liny, za pomocą trawy, bo będziemy tego bardzo potrzebować. Słuchajcie, poszukajmy jeszcze jak zwierzątka się szuka. Słuchajcie, mamy skill łowiectwo i na tym łowiectwu mamy tutaj szukaj ślady nieagresywnych zwierząt. Może nam się coś uda znaleźć, zaraz zobaczymy. Nie udało nam się, więc szukamy dalej. No więc tak, szukałem i nie znalazłem więcej małych zwierzątek nieagresywnych. Jakiś pech, albo po prostu tak to ma mniej więcej wyglądać. Może się nam zdarzyć, że po prostu no, w tej okolicy, gdzie jest więcej graczy, no zwierzęta są też wyłapywane i powiedzmy wykorzystywane do różnych celów. W każdym bądź razie, słuchajcie, no mamy tą jedną kość, którą żeśmy sobie zdobyli. Zrobimy sobie prymitywne narzędzie do szycia. Proszę bardzo. Pewnie szału nie będzie. O. Ale nie jest źle. Z 19,80, 33 jakość. Słuchajcie, nie jest źle. Mamy narzędzie. Do czego to narzędzie nam jest potrzebne? Słuchajcie, nim zaczniemy cokolwiek budować, to musimy, słuchajcie, zrobić liny z trawy. Właśnie do tego potrzebujemy to narzędzie. Dlatego, żeby stworzyć coś, co dla nas będzie bardzo ważne. Już wam powiem dlaczego. Bo musimy postawić coś takiego jak pracownię kamieniarza. Tutaj potrzebujemy właśnie 10 prostych lin, a ta pracownia kamieniarza jest nam istotna po to, żebyśmy mogli zrobić kuźnię i kowadło. Oczywiście tutaj potrzebujemy 30 ociosanych kamieni. Będziemy mogli dopiero zrobić te ociosane kamienie dopiero właśnie jak wybudujemy pracownię kamieniarza. Słuchajcie, potrzebujemy 10 lin, na 10 lin, aby zrobić, słuchajcie, prostych 10 lin potrzebujemy aż 100 trawy. Trawa oczywiście nie jest problemem, najlepiej byłoby, żebyśmy ją mieli jak najlepszej jakości, czyli w tym wypadku czym lepsza ziemia, tym lepsza jakość tej trawy, którą ściągamy. Niestety u mnie w okolicy jest 10 tylko i wyłącznie, więc tutaj mam mały problem z tym jakością. Ale nawet i dla was, nie przejmujcie się na dzień dobry, słuchajcie, ważne, Jezu, nie to, ważne, abyście na początek w ogóle zrobili, mieli możliwość. Później z biegiem czasu, jak będziecie się rozglądać po okolicy, znajdziecie lepsze minerały, czy tam powiedzmy lepsze ziemie, lepsze materiały, będziecie mogli stworzyć to od nowa i jeszcze raz. Dlatego, że to was tutaj nic nie przeszkadza wam temu, żeby wybudować nowe, zburzyć stare z słabej jakości i wybudować lepszej jakości i podnosić to, że tak powiem, do góry w miarę możliwości swojego skilla. Zbieramy teraz tą trawkę, żeby uzbierać tą 100 trawy, żebyśmy mogli zrobić 10 prostych lin. Pamiętajcie, gwiazdeczka pokazuje nam lepszą, jakościowo nam układa tutaj w bagu. W naszym plecaku może tak być lepiej niż po angielsku. Oczywiście, jeżeli będziecie polować na zwierzątka, to tak samo szukacie materiał i wyszukujecie kamienie do rzucania i wtedy wkładacie sobie kamienie do rzucania do ekwipunku, tam gdzie macie swoje narzędzia, żeby na przykład je wykorzystać do różnych czynności i wtedy możecie na przykład podejść, przełączacie się trybem R na tryb wojenny czy bitewny, no i wtedy dajecie sobie tam numerycznie z klawiatury, od gdzie macie przypisane, gdzie macie amunicję do rzucania czy takie kamienie do rzucania i wtedy automatycznie nie ma problemu, podchodzicie na odpowiednią odległość, tak żeby nie spłoszyć i możecie śmiało celować. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale nawet będzie się można pośmiać samego siebie,
ale przede wszystkim efekt końcowy będzie taki, że będziecie mieć mięsko, będziecie mieć kości, których bardzo potrzebujecie z biegiem czasu i będziemy na przykład mieć odcinek, gdzie będziemy polować. Pewnie na pewno zrobił taki poradniczek, jak polować z tym, co mamy na takim początkującym poziomie. Oczywiście tutaj nie musimy się martwić, nikt nas nie zabije na zielonej strefie, chyba że jakieś dzikie zwierzę, ewentualnie NPC. Dobra, zobaczmy, ile tego już mamy. Mamy, słuchajcie. Wchodzimy, słuchajcie, na narzędzie. Leć. 10 prostych lin. Dajemy mu masowe wytwarzanie. I on teraz jedzie, słuchajcie, jedzie. I zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Zrobimy sobie buty. Za chwilkę wam pokażę, jak się buty robi, bo to też bardzo ważna rzecz. Dzięki butom szybciej biegamy, szybciej się poruszamy. Także dla nas to naprawdę ma duży, duży wpływ. No to róbmy, mamy tutaj już. Oczywiście to pamiętajcie, że na początku ta jakość nie będzie wysoka, ale ona nie ma takiego znaczenia na początku, dlatego że te skille nasze też są małe i niskie, ale umożliwia nam to już opracowywanie nowych technologii, czyli tam wyrobu nowych narzędzi, już nie kamiennych, ale metalowych. Po pierwsze na metalowych będziemy szybciej pracować i szybciej wykonywać pewne czynności, po drugie one mają większą wydajność, czyli mają większą żywotność, może tak. Bardziej wytrzymałe i to też ma wielkie znaczenie, bo nie musimy co chwilę szukać kamienia i ewentualnie robić nowe narzędzia, tylko tutaj, słuchajcie, naprawdę nie ma problemu. Słuchajcie, mamy 10, ale potrzebujemy też tutaj, jak widzicie, tkaninę, bo na te buty potrzebujemy tkaninę prostą, tak? Więc sobie zróbmy tą tkaninę, mamy jeszcze jedną, trawę nam zostanie. Trawa naprawdę się nam przyda, bo to jest taka rzecz. Słuchajcie, i proszę, robimy sobie buty, mamy tkaninę i pamiętajcie, buty to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście musicie mieć rozwinięte gospodarstwo domowe, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku. Słuchajcie, buty dają nam bonus, jak widzicie, nie tylko do biegania, ale też tutaj pisze do różnych redukcji obrażeń. Zakładamy sobie buty i za chwilkę tutaj mamy karę, jesteśmy bossy. I jak widzicie, kara, ta kara, która była związana z tym, że nie mieliśmy butów, została usunięta. Przypatrzmy się jeszcze raz. Tutaj macie właśnie amunicję, kamień do rzucania. I tu, słuchajcie, ściągamy te buty, możemy sobie je przeciągnąć na swój ekwipunek. I pojawi nam się tutaj ikonka i tutaj pisze, że pasywny, wielkość, ruch, prędkość ruchu zmniejszona o 10. Więc jak ubieramy buty, ten debuff, że tak powiedzmy negatywny buff, nam znika. I teraz słuchajcie, mamy już 10 trawy. Biegniemy sobie do miejsca, gdzie mamy postawiony projekt. Ja wam jeszcze raz pokażę, gdzie to go szukać. Tam nie ma nic, rozbierzmy to. To sobie zamknijmy. I słuchajcie, popatrzcie się. Zbuduj, prosta konstrukcja, wytwarzanie i mamy pracownię kamieniarza. Umiejscawiamy sobie, tak żeby nam pasowało. Proszę, tu będzie dobre miejsce i jedziemy. Oczywiście, tak jak wam mówię, nie będzie to najwyższa jakość, ale tym się na początku nie przejmujcie, dlatego że to ma naprawdę drugorzędne znaczenie. To, co możecie dać najlepszego na początek, to dajcie, nie ma żadnego problemu. Czyli suwa to była, jakby to powiedzieć, ilość drewna, czyli każde drzewo ma swoją jakby objętość, co możemy z tego zrobić. Tu mamy 100, jakość 63, każda deska to jest 20, więc słuchajcie, zmieniamy sobie potnij na deski i teraz będziemy wycinać deski, dlatego że musimy tam do tej pracowni kamieniarza włożyć 20 desek aż. I jak widzicie, leci nam też doświadczenie. Więc pracujemy i wycinamy deski. Dobra, słuchajcie, mamy wycięte deseczki. Dociąłem resztę brakującą. Wkładamy deseczki. Tutaj pokazuję wam, czy macie już 20 na 20, 10 na 10 i brakuje jeszcze nam 8 polan z twardego drewna. Więc idziemy tutaj. Wycinamy sobie polanka. Brakuje nam 8, więc 8 sobie wycinamy. Mamy wycięte resztę polan i słuchajcie, teraz mamy 10 i tu nam się już zmieniło na buduj, więc tutaj sobie, słuchajcie, teraz wbijamy
bo jest wszystko gotowe do wbicia. I proszę bardzo, mamy. Jak widzicie, postawiliśmy. Oczywiście szału nie ma, bo to, słuchajcie, na początku nie będzie szału, nie będzie 20 tysięcy wytrzymałości. Mamy 5650. Nie jest to dużo, ale zawsze na początek nam wystarczy, w zupełności nam wystarczy, żeby robić kamień do tego, żebyśmy mogli później wypalać w tym kowadle mogli wypalać czy robić narzędzia, sztabki z żelaza. Słuchajcie, tu mam przygotowany już piec, tak? Piec do wypalania żelaza. Już wam pokazuję, co potrzeba. 25 wody, glina i włókno, czyli trawę, tą, którą zbieraliśmy przed chwilką. Pokażę wam oczywiście, gdzie to jest. Prosta konstrukcja. Klikamy. Wytwarzanie. I tu macie coś takiego jak piec. I ten piec dajecie konstrukcję, budujecie i wtedy wkładacie tylko rzeczy. Oczywiście, aby to wybudować, musimy mieć wbite rzemieślnika i wbity musi mieć budownictwo na 30. Tutaj wam pokazuję, oczywiście odblokowuje wam się wszystko, pokazane jest, co się odblokowuje. No i słuchajcie, mamy, oczywiście możemy sobie to wbić. Też szału nie będzie, bo to nie o to chodzi. Na początku nie wymagajmy od siebie, żebyśmy mieli wszystko, co najważniejsze, na najwyższym poziomie, bo na to przyjdzie czas, słuchajcie. I oczywiście możemy zarządzać piecem. Dlaczego możemy zarządzać piecem? Dlatego, że mamy wypalanie na 30 i mamy kowalstwo na 29. Słuchajcie, to są dwa skille. Jak widzicie, mamy już rozrzuconych łącznie 364 punkty, nie jest źle. I słuchajcie, aby wszystko było jeszcze dobrze, potrzebujemy jednej rzeczy, bo bez tego ani rusz. Musimy zrobić coś takiego jak piec przemysłowy. Aby mieć piec przemysłowy, oczywiście też znajdziemy to w konstrukcji. Zbuduj, prosta konstrukcja, wytwarzanie i mamy coś takiego jak piec przemysłowy. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że w tym piecu przemysłowym, oczywiście mamy tu już wszystko, możemy to wbić. W tym piecu przemysłowym, słuchajcie, będziemy wypalać węgiel drzewny, który jest niezbędny do tego, żebyśmy mogli wypalać, bo w sumie no, możemy polanami wypalać, ale polana nie są takie w sumie wytrzymałe i raczej zawsze lepiej mieć wypalony węgiel drzewny. Oczywiście pokażę wam dzisiaj, jak to wygląda. I ostatnie uderzenie, będziemy mieć piec przemysłowy. Tak, mamy piec przemysłowy, słuchajcie, proszę bardzo, zobaczymy jaka wytrzymałość, oczywiście też szału nie będzie. Mamy 5000, słuchajcie, nie jest źle, naprawdę, jak na to, że robimy z dziesiątki czy z dwudziestki, nie jest źle. Słuchajcie, i teraz tak, węgiel drzewny robimy z twardego polana. 97, no dobre drewno, aż szkoda go wypalać. Słuchajcie, i teraz jak mamy polana już wycięte, czy tam potnijmy, jakbyśmy nie mieli piły, przerzucamy, słuchajcie, do tego pieca przemysłowego. I tutaj mamy 90, możemy włożyć 20 polan. Zawsze jedno się spali jako podpałka. I słuchajcie, dajemy rozpal i koniec. Nie podnosimy temperatury powyżej 500 stopni, dlatego że szybciej nam się spalą te polana, niż się wypali węgiel drzewny z niego, niech się to przerobi na węgiel drzewny. Oczywiście możecie sobie podnieść na 1000-1500, ale szybciej się wam będzie przepalało pod tym warunkiem, że więcej się spali polan, niż się węgla drzewnego zrobi. Za chwilkę tutaj podejdziemy i zobaczycie, jak to wygląda. Słuchajcie, już tu podbiegamy zobaczyć, jak się ten węgiel drzewny nam tutaj pali. Jak widzicie, wskaźniczek czerwony nam się już prawie zapełniał. Wchodzimy, słuchajcie, w prymitywne narzędzia. I do wypalania będziemy potrzebować coś takiego jak prymitywny tygiel i kij. I słuchajcie, aby to zrobić, potrzebujemy jeszcze dwa kamienia. I już idziemy, słuchajcie, poszukać. Tak. Troszeczkę kamienia potrzebujemy. Ja tu poznosiłem troszeczkę takiego lepszego. No, mam nadzieję. Tak, klikamy. Jezu, patyk mamy. Nie chcę moździerza. Ja bym tu chciał prymitywny kij. To jest narzędzie, które pozwoli nam wypalać, słuchajcie, wypalać. Bo drugie narzędzie mamy już na wyposażeniu, słuchajcie. To jest tak zwany prymitywny młotek. Bodajże, jak się nie mylę, jeszcze sprawdzę. I prymitywny młotek do wypalania. Tak jest. I to jest najważniejsze. Możemy sobie od razu to zamontować. Dlaczego? Za chwilkę wam pokażę. Bo już tutaj... Słuchajcie, ten kamyczek możemy sobie załadować tu.
ukształtowania kamienia. Proszę bardzo. Teraz tak, wyciągnę. Wydajemy zarządzaj piecem. Mamy. I tu mamy takie coś jak wyciągnij i węgiel drzewny. Widzicie? I słuchajcie, wyciągamy ten węgiel drzewny, bo będziemy go potrzebować. On zawsze po 4 wykłada, chyba że z takiej samej quality, to wtedy ładuje już tutaj tym samym. Tak, tutaj macie 12. Mamy węgiel drzewny. Przerobiło się, gasimy, albo sam zgaśnie. Przerzucamy teraz węgiel drzewny do tego pieca, bo potrzebujemy. Możemy sobie dać na przykład 20. Jak mamy podobne quality, to możemy suma summarum możemy połączyć. I słuchajcie, tutaj mamy żelazo. Obniżymy i załadujemy do pieca. Mamy tutaj 22 jakości. Dobra, i teraz zrobimy tak, 10 sobie tutaj odciągniemy. Dlaczego? Dlatego, że duże sztabki zabierają 20, więc 80 możemy zrobić 4 sztabki duże. Dajemy i oczywiście proszę, i podnosimy, słuchajcie, na 1500 stopni. Na 1500 stopni i czekamy sobie, słuchajcie, węgiel drzewny nam się będzie pomalutku spalał. Tutaj za chwilkę temperatura będzie rosła. Musimy pilnować, żeby temperatura nam nie spadała poniżej 1500 stopni. Oczywiście musimy zjeść, bo już mamy komunikat, że jesteśmy głodni, więc jak najbiedniej. Okej, mamy kilof i słuchajcie, i nic więcej nie robimy, tylko kształtuj, kilof na ręce, mamy, więc kształtujemy, słuchajcie. I proszę, mamy już 45 jakości, nieźle. A, my tu mamy 77 kamień. Nieźle, nieźle. No i robimy, słuchajcie, potrzebujemy aż 30 ociosanych kamieni. Tego, co tu już przyniosłem, przetargałem, będziemy mieć 4. Proszę bardzo, i zanosimy tutaj. No tu już mamy kilka rzeczy włożonych. No, sprawdźmy sobie to, czy już coś, temperatura nam drgnęła. No, prawie już mamy. Pamiętajcie, nie bójcie się, mamy węgiel drzewny jeszcze w zapasie. No, prawie, możemy dmuchnąć, powinniśmy za chwilkę dojść. I pamiętajcie, żeby zrobić sobie to narzędzie, które będzie nam naprawdę potrzebne. Prymitywny tygiel i kij, bo bez tego nie będziemy mogli wypalić tabek. Musimy poczekać, aż się podświetli znowu ta ikonka tutaj. Jak ona się podświetli, to znaczy, że będziemy mogli wypalać wytop. Sztabki żelaza. Słuchajcie, sztabki żelaza mamy. A więc wypalamy duże sztaby, bo tylko one mają na razie dla nas największe znaczenie. Dlatego, że dla kowadełka będziemy potrzebować aż 8 sztuk, ale ważne, żeby zrobić kowadełko. Oczywiście to kowadełko też można kupić gotowe, ale to trzeba mieć trochę kasy. Odcinek będzie już z piecem. Będziemy robić narzędzia oraz wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!